Hej Anonki, dzisiaj opowiem wam o prawdopodobnie najgorszym sposobie na podryw ever. Cała historia zaczęła się, kiedy poszedłem do Litzbazy. Ja, 16 level, typowa spierdolina w relacjach damsko-męskich, w dodatku po 3 latach spędzonych w katolickim gimbazjum, gdzie stężenie stulejarstwa sięga zenitu, a jedyny kontakt fizyczny, na jaki możesz liczyć, pochodzi od proboszcza pobliskiej parafii, ale to już historia na inną okazję, bez kolegów, dziewczyny i planów na życie. Dobra, bo to nie jest pasta o mojej zjebanej egzystencji, chociaż w sumie to trochę tak. Niemniej jestem sobie tą typową spierdoliną, łażącą w koszulkach z lumpeksu i spędzającą piątkowe wieczory na graniu w Diablo, która łaknie choćby minimum atencji ze strony płci przeciwnej. Aż tu nagle pojawia się ona. Anioł w ludzkiej skórze pierdolony, chodzący ideał. Tak się składa, że jest w klasie równoległej, więc niezbyt mam okazję do niej zagadać. Po jakichś 2 tygodniach lurkowania na szkolnych korytarzach wreszcie udaje mi się ją wyhaczyć na stołówce. Siedzi sama, najwidoczniej wszystkie jej koleżanki spierdoliły jarać ślugi za garażami. Wewnętrzny głos podpowiada, że taka okazja może prędko się nie powtórzyć, więc po chwili zawahania udaje mi się wyhodować jaja i podbijam. Siema, mogę tu usiąść? No spoko, tak w ogóle to Karyna jestem. Miło poznać, hehe, Anon here. Przez pierwsze minuty rozmowy nawet udaje mi się utrzymać kontakt wzrokowy i nie wyglądać jak totalny zjeb. Zaczynam pomalutku kręcić bajerę, pytam o zainteresowania, jakiej się podoba szkoła itp. itd. Aż tu nagle do stolika przysiada się jej przyjebana jak paczka gwoździ psia psiła. Uuu, Kara, widzę, że sobie chłopa znalazłaś, hehe. Mam nadzieję, że jest chociaż lepszy niż poprzedni. Graża, weź przestań. Dwie psiapsiły zaczynają gaworzyć ze sobą prawie jakby mnie tu nie było, a ja starając się ukryć, jak bardzo mi ta sytuacja nie leży, czasami próbuję się włączyć do rozmowy, ale z racji, że tematyka bardzo szybko schodzi na ploteczki o znajomych i gadanie o nowych tipsach Żanety, to wychodzi mi to raczej średnio. Po paru minutach dzwoni dzwonek kończący te niezręczne posiedzenia, a ja z całej rozmowy wyciągnąłem tylko to, jak moja wybranka ma na imię i że ma hopla na punkcie koni. Przez najbliższe tygodnie nie udawało mi się jej spotkać bez towarzystwa i gówno znajomych. W końcu zorientowałem się, że raczej nie ma opcji zagadać do niej w szkole i muszę wymyślić jakiś przejebany plan na zdobycie jej uwagi i przy okazji serca. Oczywiście każdy normalny sebek podbiłby do niej na przerwie i wziął na stronę, proponując spotkanie po lekcjach. Względnie uznał, że jest zbyt dużą spierdoliną, żeby temu podołać i sobie odpuścił. Każdy, ale nie ja. Stwierdziłem, że w końcu czytanie tych wszystkich wysrywów na wszelakiej maści forach, czanach i grupkach musi się do czegoś przydać. Zwłaszcza, że sporo pas dotyczyło wychodzenia z przegrywu właśnie. Zacząłem usilnie kminić strategię wyrwania lożki, aż w końcu po paru minutach intensywnego myślenia przypomniałem sobie o pewnej jankeskiej paście, w której bohater odzyskał swoją ekst, podpierdalając jej z domu psa. Jakimś cudem mój spaczony internetem umysł uznał wtedy, że to dobry pomysł i zadziała na Karynę. Krok pierwszy to zwiad. Muszę ogarnąć, gdzie ona mieszka i gdzie trzyma te swoje chodzące kabanosy. Parę dni zajęło mi wyśledzenie, do której stadniny jeździ. Parę kolejnych tygodni obserwacji i rozkminiania, który z patatajów jest jej ulubionym. Serio, czułem się jak pierdolony rosyjski szpieg, gdy weekendami wymykałem się zamiast to stalkować niczego nieświadomą koniarę. Przy okazji okazało się, że faktycznie jest lekko jebnięta na punkcie tych zwierząt. Miziała je, całowała, gadała z nimi. Normalnie mało brakowało, aby któremuś z nich ojebała. Drąga. W pewnym momencie naszła mnie rozkmina, że może po prostu lepiej by było kupić maskę konia i udawać parzystokopytnego, to może i mnie czekałoby to szczęście, ale stwierdziłem, że pony play to jednak zbyt pojebany fetysz nawet jak na mnie. A tak to przynajmniej mogłem wyśledzić Karynę w międzyczasie, podziwiając pobliskie chaty z gówna, a rodzicom mówiąc, że idę pograć w piłkę z kolegami. Oni zadowoleni, że ich pierworodny wreszcie znalazł sobie jakichś znajomych, Kara nic nie podejrzewając dalej jeździła na tych pokrakach, a ja spokojnie zdobywałem informacje na jej temat, czując się przy tym jak detektyw Rutkowski. W sumie, sam profit. Kiedy już rozkminiłem jej ulubionego kunia, zacząłem się do niego wieczorami podkradać, co by go trochę oswoić. Na całe szczęście ochrona praktycznie tu nie istniała i spokojnie można było się włamać do stajni. Mimo to musiałem rozkminić drogę ucieczki i jakieś miejsce, gdzie ukryję swojego parzystokopytnego towarzysza, bo w końcu nie wezmę go do siebie do domu. W końcu nadeszła wiekopomna noc. Poczekałem jak zwykle w krzakach, aż Karyna skończy patatajać w tej i we w te, a warto wam wiedzieć, że potrafiła zostawać tam grubo po północy, aż przyjeżdżał po nią jej bogaty stary. I gdy już upewniłem się, że nie ma nikogo w pobliżu, wyszedłem po mojego zakładnika. Podchodzę do właściwego boksu, otwieram drzwiczki i zaczynam wabić konia. Tym razem bez literówki. Wabić konia.
Kasztanku. Tak, serio, nazwała go w ten sposób. Kasztanku. Mówię, stojąc metr od niego, ale głupia szkapa nie chce się ruszyć ani o centymetr. Kasztanku. Nic. Kici, kici. Taś, taś. Cokolwiek. Wciąż zero reakcji. No chodźże tu, ty tępy młocie. Pociągnąłem skurwysyna za grzywę, aż wreszcie skumał, o co mi chodzi, i poszedł za mną. Idziemy tak razem kilkaset metrów, aż nagle słyszę skądś głos. Anon? Co ty tu robisz? Opanowuję chęć ucieczki i zaczynam się przyglądać sylwetce w krzakach. W półmroku ciężko dostrzec twarz, ale po głosie poznaję Kaśkę, jedną z psiapsił Karyny. Czy to jest koń Kary? Mocno zakłopotany zaczynam się tłumaczyć. Słuchaj, Kasiu, Karyna prosiła mnie, daj spokój, ja też chciałem jej zrobić pranka z podjebaniem konia. Na mojej twarzy widnieje dość spore WTF, ale pozwalam jej kontynuować. Przez te cholerne zwierzęta nie da się już z nią o niczym innym pogadać. Cały czas nawija o tym swoim kasztanku czy innym misiu pisiu. Pomyślałam, że trzeba ją jakoś ogarnąć. Zdaje się, że moja rozmówczyni wpadła na jeszcze głupszy pomysł niż ja, ale że boję się przypału, to pozwalam jej pójść ze mną. Dobra, Anon, to gdzie go ukryjemy? Spokojnie, mam już miejsce. Po dobrej godzinie ciągnięcia tej cholernej szkapy ze sobą wchodzimy do jakiejś opuszczonej stodoły. Skurwysyństwo ledwo się trzyma, do tego wszędzie walają się puste butelki i ogólnie rzecz biorąc panuje tu straszny syf. Ale przynajmniej nikt go tu nie będzie szukał. Dobra, to przetrzymamy go tutaj parę dni, a gdy Karyna wpadnie w panikę, powiesz, że go znalazłem, okej? Gadamy jeszcze chwilę i pomimo początkowych zgrzytów finalnie udaje mi się namówić moją rozmówczynię na ten plan. W chwili, gdy już mamy się rozejść, dostrzegam w oddali postać biegnącą do nas i drącą jabłko na cały regulator. Wy kurwy mojego kasztanka! W głosie słychać żądzę mordu. Dawno nie widziałem nikogo w takim szale. Niewiele myśląc zdążyłem tylko wymienić ostatnie spojrzenie z Kasią, po czym wsiadłem na swojego rumaka i odjechałem w blasku wschodzącego słońca wprost ku nowemu życiu. Niedługo potem rzuciłem szkołę, by zająć się muzyką i od tego czasu już nigdy nie widziałem Karyny i jej koleżanek. Mimo to nie zapomniałem o Kasi. Kaśka to była dobra dziewczyna. Z Kaśką można było konie kraść. Nazywam się Robert Gawliński. Jestem założycielem i wokalistą zespołu Wilki.